biura pewnego znajomego handlowca wszedł niespodziewany gość. Zasiadł przy biurku, wyłożył na biurko 20 tysięcy złotych i powiedział, że ma pomysł na całkiem niezły interes, a te pieniądze, które leżą na biurku, to tylko taki mały zadatek. Sprawa polegała na tym, żeby kupić tira kawy. Na początek faktycznie, a później fikcyjnie, żeby drugi raz tir na papierku przejechał przez granicę. Takie polskie prawo, że kupując kawę z zagranicy nie płaci się ani złotówki podatku, a sprzedając 23% i różnica z podatku trafia do kieszeni tego, kto dokonuje przekrętu. I znajomy, mówiąc przez telefon o całej tej historii, powiedział na sam koniec: Błażej, ty wiesz, jaki ja jestem szczęśliwy, że udało mi się obronić przed taką pokusą, że w jednym momencie mogłem zarobić naprawdę dużo pieniędzy, ale chyba wyrzuty sumienia by mnie kiedyś zjadły. Moi drodzy, dzisiaj niedziela Chrystusa Króla, taki szczególny dzień w roku na zakończenie tego liturgicznego, żeby się zastanowić, kto rzeczywiście jest królem naszego życia, naszego serca, naszego postępowania. I moi drodzy, tak przygotowując się do tego słowa dzisiejszego, z pomocą przyszły mi czytania, które były w ciągu tygodnia, bo powiem, że Kościół w ciągu tego zeszłego tygodnia bardzo ładnie nas przygotował do tego dzisiejszego świętowania. Dlaczego? Wystarczy sobie tylko przejrzeć pierwsze czytania, które miały miejsce od poniedziałku do wczoraj z Księgi Machabejskiej. W poniedziałek mieliśmy takiego człowieka, którego Pismo Święte określa jako Antiocha Epifanesa, człowieka, który chciał wprowadzić pogańskie zwyczaje. No i Pismo Święte mówi tak: wyrok królewski pozbawia życia tego, u kogo gdziekolwiek znalazłaby się Księga Przymierza, albo jeżeli ktoś postępowałby zgodnie z nakazami prawa. Wielu jednak z pomiędzy Izraelitów postanowiło sobie i mocno trzymało się swojego postanowienia, że nie będzie jeść nieczystych pokarmów, woli raczej umrzeć, aniżeli skalać się pokarmem i zbezcześcić święte przymierze. I dalej księga pisze tak, że oddali za to swoje życie. We wtorek historia Eleazara, już starca, 90-letniego, który został przymuszony do tego, aby złożyć albo ofiarę bożką, albo straci życie. I druga księga Machabejska mówi tak: wielu młodych byłoby przekonanych, że Eleazar, który już ma 90 lat, przyjął pogańskie obyczaje, oni to przez moje udawanie i dla ocalenia maleńkiej resztki życia przeze mnie byliby wprowadzeni w błąd, ja zaś z hańbą i wstydem okryłbym swoją starość. I następnego dnia kolejny fragment o 7 braciach męczennikach. 6 z nich oddało życie za swoją wiarę i przy 7 nakłoniono matkę, żeby namówiła swojego syna, żeby zrobił przeciwnie niż jego bracia. No i matka, gdy podeszła do swojego syna, wyszeptała mu do ucha: nie obawiaj się twojego oprawcy, ale bądź godny braci swoich i przyjmij śmierć, abym w czasie zmiłowania odnalazła cię razem z braćmi. No i jeszcze w ciągu tygodnia w liturgii słowa słuchaliśmy o Zacheuszu, bardzo dobrze nam znanym, który połowę swojego majątku oddał na to, żeby zadośćuczynić za popełnione błędy i grzechy. I moi drodzy, tak w perspektywie tych słów, które dał nam Kościół, przez które nas przeprowadzał kolejnymi dniami, warto się zastanowić, kto jest Panem mojego życia, bo ci wszyscy bohaterowie pierwszych czytań z zeszłego tygodnia pokazywali nam, że oni swoim sercem i życiem bardzo mocno przygnęli do Pana Boga. I warto się zapytać o to tak na dzisiaj, kto jest Panem naszego życia. Bo zobaczcie sobie, potrzeba, żeby Bóg zapanował nad naszym życiem, nad naszym postępowaniem, nad tym, kim jesteśmy. Moi drodzy, dzisiaj słuchaliśmy u świętego Pawła. W liście do Koryntian mówi tak: trzeba bowiem, ażeby królował Jezus, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Zobaczcie sobie, że my mamy w naszej codzienności bardzo wiele takich momentów, że wielu nieprzyjaciół próbuje nas od Boga odwieść. I to może nie jest nawet konkretnie jakiś człowiek, czy ktoś, kogo spotykamy, ale takim nieprzyjacielem mogą być nasze wady. Zobaczcie sobie,
Jak często dotyka nas egoizm, chciwość, zawiść, lenistwo. Ile razy mamy pokusę, żeby być nieuczciwymi, żeby kraść, plotkować, okłamywać, manipulować innymi, żeby być kłótliwymi, pełnymi pogardy, być w pysze. Jesteśmy lękliwi, pełnymi niepokoju, wchodzimy w różne nałogi. To są nasi nieprzyjaciele. I nad tymi nieprzyjaciółmi dobrze, żeby zakrólował Chrystus. Dlaczego? Dlatego, że gdy Jego panowanie będzie nad naszymi słabościami, wtedy będziemy umieli unikać tego, co nas od Pana Boga odciąga. Bo dzisiaj, jak słuchamy w Ewangelii, to Pan Jezus nam pokazuje taki obraz sądu, gdy przychodzi Bóg i rozsądza ludzkie czyny. I Pan Jezus mówi nam, że to przejście Pana Boga jest w naszym życiu czasami w taki bardzo delikatny sposób, że człowiek tak nie mając otwartego serca może przegapić to, gdy Bóg do niego przychodzi. I Pan Jezus pokazuje nam dzisiaj tych, którzy przynieśli Bożą obecność. Byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście w więzieniu. Tak samo was nie zabrakło. Zobaczcie sobie, jak to jest w naszym życiu, gdy Pan Bóg takie sytuacje przed nami stawia. Ja tak próbowałem zrobić sobie taki rachunek sumienia z ostatniego czasu, mniej więcej, gdzie Pan Bóg takimi samymi zdarzeniami próbował sprawdzić to, jakie jest moje serce. I powiem wam tak, tak pokrótce. Do pierwszego. Byłem głodny, daliście mi jeść. W ostatnim czasie, w zeszłym tygodniu była prośba o to, żeby dzielić się żywnością z ubogimi. Torby miłosierdzia, było zbierana żywność w sklepach. Wielu ludzi otwierało rzeczywiście swoje serce na to, aby podzielić się tym, co mają. Można było powiedzieć, że ci, którzy byli w stanie podzielić się chociaż odrobiną, spotkali w tym dzieleniu się Boga, który przechodził. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Pamiętam kiedyś taki obchód chorych. 28 domów pod rząd, gdzie się puka, przychodzi, udziela komunii, modli się, wychodzi. I pamiętam, że koło 15 już zachciało mi się pić. I dopiero 10 domów dalej ktoś zapytał się, a może ojciec chciałby chociaż szklankę wody, żeby się napić. Ja mówię, pierwszy człowiek, który miał chociaż trochę otwartego serca, żeby podzielić się wodą, żeby dać spragnionemu się napić. Ile jest takich sytuacji, gdy przychodzą panowie, którzy sprawdzają liczniki, zapytać się, proszę pana, może pan chce rzeczywiście, albo listonoszowi, czy chce się napić, chociaż w taki sposób można uczynek miłosierdzia zrobić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. 2 dni temu w ręce wpadło mi zdjęcie z kościoła katolickiego w Kijowie, kościoła świętego Aleksandra, gdzie było zrobione wieczorem zdjęcie z chóru, a w ławkach było widać, jak bezdomni spędzali w tym kościele noc. Serce ludzi kościoła otworzyło się, aby dać schronienia, aby nie musieli spędzać tej nocy na zewnątrz, na mrozie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. W zeszłym tygodniu pewna pani przyjechała, pytając się, czy może przydadzą się ubrania, bo ona mogłaby je wyrzucić, bo jej już są niepotrzebne. Mówię, tak, nie ma sprawy. Chwilę później przyjechała samochodem, wszystko wyprasowane, wyczyszczone, poskładane, tylko przekazać drugiemu człowiekowi. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Pamiętam kiedyś taką sytuację, gdy wezwano mnie do domu starców, żeby namaścić już umierającą kobietę. Otwieram drzwi, chodzę na salę, patrzę, a tam wspólnota z parafii modli się koronką za tą osobę odchodzącą. To są takie świadectwa, gdzie człowiek może odpowiedzieć, gdy Pan Bóg zaprasza. I to ostatnie, chyba wydaje się być najtrudniejsze, choć w sercach nie ma problemu, bo więzienie łatwo znaleźć, ale chyba o wiele trudniej pomóc tym, którzy są w więzieniu własnych nałogów. Gdy ktoś jest uwięziony w alkoholizmie, w narkotykach, gdy jest uwięziony w pornografii, w nikotynie. Przyjść do takiego człowieka i powiedzieć mu, że mam dla ciebie pomoc, że chcę ciebie poprowadzić do wyjścia z tego nałogu, abyś wyszedł z tego więzienia. Przyszedłem cię pocieszyć. I moi drodzy, no właśnie po co to wszystko? Bo czasami mogłoby się wydawać, że my tylko tak dla własnej przyjemności
mielibyśmy te wszystkie uczynki spełniać, żeby Pan Bóg nie miał się do czego doczepić. A dzisiaj słyszymy o tym, że to jest przepustka do Królestwa Niebieskiego. Że to Pan Bóg będzie się o te uczynki pytał, pokazując nam, kto rzeczywiście jest królem naszego serca. Czy rzeczywiście to nasze serce w całości przylgnęło do Pana Jezusa. Ja rozumiem, moi drodzy, że może być tutaj taka osoba w tym momencie, która ma ogromne wątpliwości. No bo przecież ja nie mam siły. Skąd brać siłę do tego, żeby dostrzec Pana Boga? Żeby pójść za tym Jego zaproszeniem. I dzisiaj Słowo Boże mówi nam tak. W drugim czytaniu. Jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. I to jest zaproszenie, powinno być nasze zaproszenie Pana Boga do życia. Do tej codzienności zwykłej. Jeżeli widzisz, że gdzieś jesteś umarły i nie masz siły na to, żeby podnieść wyzwanie Ewangelii, to proś dla siebie o to, żeby Bóg ciebie ożywił. Żeby zabrał od ciebie serce z kamienia, a dał tobie serce z ciała. I w pierwszym czytaniu u Ezechiela mówi Pan Bóg tak. Zagubioną owcę odszukam, zbłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. I to można jak najbardziej do samego siebie odnieść, gdy potrzebujemy tej Bożej obecności. Moi drodzy, i tak na koniec, myślę, że każdy z nas musi sobie postawić bardzo mocne pytanie o to, gdy Pan Bóg będzie przychodził do ciebie i w tym głodnym, i spragnionym, gdy spotkasz kogoś, kto potrzebuje pomocy, gdy spotkasz kogoś, kto potrzebuje, żeby go przywdziać, spotkasz kogoś, kto będzie chory albo w więzieniu, to jakie będzie twoje serce? Czy będziesz umiał hojnie Chrystusowi udzielić pomocy? Czy zamkniesz się i powiesz, wygodniejszy jest mój egoizm, mój spokój, moje nic nie robienie? Bo Ewangelia i miłość Jezusa do Jezusa i Jego królowanie w naszych sercach realizuje się w praktycznych rzeczach. I abyśmy, gdy On będzie przychodził, widzieli Jego obecność. Amen.